użyście. Miałem zaplanowanego live'a, żeby zrobić takie powiedzmy Q&A świąteczne na luzie, wyjątkowo dzisiaj na luzie, ale zdaje się, że tutaj może być problem, jak zaraz się burza zacznie. Teraz jestem wyjątkowo we Wrocławiu, więc napiszcie, czy ktoś jest z Wrocławia, z Dolnego Śląska. To moja taka, powiedzmy, pierwsza miejscówka polityczna. Nie wiem, czy ktoś jeszcze mnie pamięta, jak kręciłem z Wrocławia. I no właśnie, no to jest, słuchajcie, wielka nowina. Otóż dostałem pracę w telewizji publicznej. Czekam jeszcze na was, żeby o tym podyskutować. Normalnie po prostu antysystemowy program jest potrzebny. No i stwierdzili, że mnie zatrudnią. Czekam na wasze komentarze. Jestem też w ogóle na TikToku. Nigdy jeszcze na TikToku nie streamowałem, oprócz krótkiego testu przed chwilą. I dzisiaj mam taki plan właśnie przetestowania już takiego full wypas streamu, które mógłbym po prostu robić regularnie. I no właśnie myślę, że oprzemy troszkę ten stream o dowiedzenie się od was czegoś. Może jakie numery wy zrobiliście, albo jakie ktoś wam numery zrobił. Takie powiedzonko mi się spodobało, że prima aprilis to powinno być nasze święto narodowe, ponieważ jesteśmy dymani codziennie w Polsce. Witam Wrocław. No jak to? No, zawsze musi być ktoś antysystemowy w telewizji. Po Cejrowskim chce miejsce zająć. Mam w pakiecie bilety do, powiedzmy, Gany. O, będę z Gany nagrywał. Czy skąd uważacie, że powinienem antysystemowe programy? Gdzie jest takie siedlisko wolności? Na Słowacji chyba teraz. Albo w Rosji. Cześć, Anna musiał. I w ogóle ja się boję, że jakbym wyjechał gdzieś za granicę kręcić, to większość widzów by się na mnie obraziła. Jest coś takiego, że po prostu najlepiej się takie antysystemowe programy przyjmują, jeśli ktoś się z Polski kręci. Aczkolwiek to nie jest tak, bo też Jurek Zięba nadaje chyba nie wiem skąd. Andy Choiński nadaje też chyba, nie wiem, czy z Kanady. Chris z Kanady, Tracker. O, Jawor. Ja znam dobrze Jawor, Michał. Kiedyś byłem tam regularnie jako dzieciak. Miałem wujka w Jaworze. Także miejscowość jest mi znana. Ryneczek Jawora, pamiętam dobrze. I w ogóle totalnie jakaś burza się zaczyna. Nie wiem, czy to u was słychać. Mówiłem wcześniej, że dzisiaj taki był test nieba. Pisaliśmy sobie w internecie, czy mamy białe niebo, czy czyste, czy jest ten piasek z Sahary, czy go nie ma. I powiem wam, że ja tego piasku dzisiaj z Sahary nie doświadczyłem, tam gdzie byłem. W miejscowości Bagno. Zwiedzać taki pałacyk fajny. O, Jaga pisze sensownie, że jak odbijemy Polskę, to dostaniesz program w naszej telewizji. W ogóle się zastanawiam, czy w ogóle jest sens taka telewizja, że się jedzie gdzieś tam do Warszawy nagrywać na studio, jeśli każdy może mieć w domu w zasadzie kamerkę dobrą jakąś, dobre łącze i wygląda wszystko bajerancko. No słuchaj, Grzegorz, chciałem coś innego zrobić, chciałem powiedzieć, że wstępuję do partii i się chcę was widzów dowiedzieć, do jakiej partii powinienem wstąpić. Bo uważam, że jest potrzebna świeża krew, prawda? Że trzeba system zmieniać od środka. Więc postanowiłem no, zapisać się tam, gdzie jest najwięcej systemu, czyli do jakiegoś na przykład SLD, bo taką czuję misję, żeby ich zreformować. Tak, a z pogodą właśnie jest ostro. Miałem w ogóle z Radkiem pogodą się spotkać we Wrocławiu, ale mam tylko czas jeszcze w zasadzie do czwartku. Jak nam się uda spotkać, to zrobimy wspólną transmisję. Bardzo bym chciał zrobić, umocnić tutaj połączenie warszawsko-wrocławskie, jakąś potencjalną współpracę. Würzburg na Bajerach, pozdrawiam. Nie dla wszystkich Ukrohazar, w dziczy won z naszej Polski bandytom. Tak jest.
właśnie jakiś numer by wymyślić dzisiaj na Prima Aprilis z Ukraińcami, jaki to byłby dobry news, na przykład, nie wiem, że dowiedziałem się, że wszyscy dostali mobilizację, Ukraińcy w Polsce, mają w 2 tygodnie opuścić Polskę. To bym poczekał z wynajmem mieszkania, bo potanieją pewnie trochę w Warszawie. Nie wiem, czy zauważyliście, ile mieszkania teraz kosztują, czy ktoś wynajmuje, ale normalne mieszkanie w Warszawie już kosztuje prawie 100 zł za metr. Czyli takie dobrze wyposażone, eleganckie mieszkanie to jest 100 za metr jak nic, czyli za dwupokojowe mieszkanie 5 tysięcy. Można znaleźć za 4. Izrael cały czas, z tego co się orientuje, wali, ale wiem też, że Netanyahu miał wycinane przepuklinę. Nie wiem, z czapy news może zainspirował się tym Ziobrą, że też będzie ze szpitala robił live'y. Co z tym kotłem, na który mają nas rzucić na wojnie, to no cały czas coś jest. Zdjęcia na przykład gdzieś tam z torów, że jedzie wyposażenie. Tak, Żyd Zełenski już nie jest prezydentem Ukrainy i czekamy, czy na TikToku wywali streama. Mogą dostać życzenia urodzinowe, Klaudia śpiewa. Nie wiem, o co chodzi. Jak tutaj na TikToku ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co chodzi w streamach na TikToku, to bardzo proszę. Ale dołączam się czasami, słucham, że ludzie naprawdę całymi dniami mówią na tym TikToku. Ja się zastanawiam, jaka jest tego puenta tego. Kawalerka 500 tysięcy kup. No dokładnie. Nie wiem, jak z kredytami wygląda sytuacja, no ale no, może to jest po prostu niewolnictwo na większość życia. Powiedz o długu publicznym, jawnym, niejawnym, w wysokości 4 bilionów złotych. Właśnie dzisiaj bym chciał tak bardziej lekko, żeby kreatywność wykorzystać po drugiej stronie. Nie, Kasia, nie widziałem. Którego Żyda wygonili? Ktoś teraz podawał w ogóle statystyki, nie wiem, czy jesteście na X-ie moim, że rewolucja bolszewicka to było około 80% Żydów, jeśli chodzi o władzę wtedy. I ktoś odwinął się, że w Stanach Zjednoczonych, we władzach Bidena, teraz jest tych Hazarów, Żydów, czyli 85%, czyli więcej niż w rządzie bolszewickim. Wtedy zginęło 60 milionów Rosjan, powiedzmy Słowian. No i pytanie, ile ludzi zginie za Bidena, który też jakby nienawidzi, jak się domyślam, swoich ludzi. Zastanawiam się, ile procent Żydów jest w polskim rządzie. Jeszcze chyba nikt tego nie policzył w antysystemie. Jak strzelacie? Tak, ja myślę, że strzelam, że 60-70% jest wskaźnik zrzymianienia polskiego Sejmu przynajmniej. A jeśli chodzi o jakieś kancelarie prawne, tego typu rzeczy, to podejrzewam, że pewnie z 80%. Okej. Więc powiedzcie mi, którego Żyda wygonili z Francji? No, po okrągłym stole, no to wiadomo, że było 100%. Pytanie, czy jakiś Polak wszedł faktycznie od okrągłego stołu do Sejmu? Wiecie, dla banków kredyty to zawsze są na plusie, bo o co bankom chodzi? O odsetki, tak? Czyli kredyt to mają z palca. Ważne są dla nich odsetki, które zbierają później od ludzi. No, zresztą bank raczej, no, nie wiem, czy kiedyś ktoś z prezesów banków albo bank jako instytucja odpowiadał za malwersacje czy za bankructwa. W ogóle serdecznie wszystkim dziękuję za niesamowitą ilość życzeń świątecznych. Naprawdę nie spodziewałem. Dostałem chyba, nie wiem, kilka tysięcy przynajmniej takich właśnie życzeń.
I bardzo Wam wszystkim dziękuję. I to jest dla mnie takie po prostu ciężkie do wyobrażenia, że aż tyle osób mnie ogląda, rozmaitych z różnych miejsc. Gdyby na przykład tak było widać, na przykład, nie wiem, że nagrywasz i widać takie twarzyczki na przykład po drugiej stronie, każdy ma jakąś tam swoją twarzyczkę i widać, kto ogląda, to było ciekawe. Tak to widać w sumie tylko komentujących, nie widać widzów, więc zachęcam do komentowania, to bym mógł zobaczyć, kto jest. Maria Litwicka pisze, że 73% jest w rządzie żydostwa, czyli rozumiem, że to jakby wiadomo. Rudzik pisze, że 80% mniej więcej. Irena pisze, że było ponad 90%, tak. Henryk Pająk, no to jest klasyka, nie? Jeśli o ten temat chodzi. Ale chyba w ogóle troszkę się mam wrażenie, że o rzymiaństwie więcej mówi ostatnio. Nie wiem, czy to przez Izrael, czy przez te nowe wybory. W sensie, no masakrę, tak, w Strefie Gazy. Pozdrawiam Sheffield, UK, w Kulan. Ja tutaj staram sobie zagregować komentarze. Zauważyłem w ogóle, że zupełnie innych widzów mam na YouTubie, Facebooku, TikToku, że to jest po prostu, są dwa światy i najlepiej byłoby, gdyby było jakoś to uniwersalnie zrobione, że kto chce oglądać, to tam po prostu to widzi. Tylko tu jest jeszcze ten motyw, że ja po to rozwijałem zwłaszcza te wszystkie kanały na okoliczność usuwania, bo i TikToki traciłem, i Facebook, i kilka YouTube'ów z 7 chyba i po prostu zawsze odbudowywanie tego, ja już się śmieję, bo potrafię to robić, odbudowałem chyba, nie wiem, kilku, z 3-4-krotnie do 20 tysięcy odbudowywałem kanał, tak, teraz już chyba czwarty kanał, który odbudowałem od zera do 20 tysięcy, zdaje się. Więc to jest trochę gimnastyki. Jesteś bratem księdza Piotra Jarosiewicza, bardziej Rafał Jarosiewicz jest znany. Mam w rodzinie księdza, ale to jest Staszek, Stanisław. A mój brat to tym bardziej nie jest księdzem, ale brata mam. Słuchajcie, jak te w końcu ludzie przestaną móc spłacać nieruchomości, a myślę, że to może się wydarzyć w każdej chwili, no bo to wystarczy rachunki podnieść, czy tam jakieś te stopy procentowe, czy po prostu na rynku pracy coś się zadzieje, znowu jakiś COVID i no, gdzie te wszystkie mieszkania trafią, nie? Mateusz Matuła. No jak to nie? No, musi być jakiś antysystemowy program, żeby ludzie myśleli, że oglądają rzetelne informacje. No jak to? Nie znacie takich antysystemowych programów w telewizji mainstreamowej? Ile tam antysystemowców było przecież? Był taki nawet program w Studio Polska, coś takiego, że rzekomo mógł każdy przyjść do tego programu. Ja tam byłem nawet w tym programie, nie pamiętam, czy to w sprawie tych Frankowiczów. W każdym razie z jakąś grupą taką aktywistyczną, chyba dwukrotnie do tego programu się wbijałem. I raz to chyba był taki numer, czekaj, że jakieś tam mieliśmy plakaty pokazać, wiesz, na wizji, żeby tylko do tej telewizji się przebić. Ale ja się w sumie śmieję, bo takie przebicie się w telewizji i pokazanie, to moim zdaniem to nic jakby nie zmienia, ale przecież to był taki antysystemowy program Studio Polska. Przecież tam pan Pośpieszalski był i ta chuda taka blondynka. Przecież oni tak się przejmowali tym wszystkim, tą niesprawiedliwością społeczną, o której ludzie mówili w tym programie. No jak to? Nie było to wiarygodne? Rafał pisze, że czekaj, z tymi cenami właśnie. W Zamościu były najtańsze mieszkania, teraz 30 metrów 30 tysięcy. We Wrocławiu, nie wiem, jest teraz 14 czy 15 tysięcy za mieszkanie, więc ja naprawdę się zastanawiam, słuchajcie. Myślę, że są jeszcze miejsca na świecie, gdzie po prostu normalnie, po prostu budowanie domów jest czymś normalnym, a nie budowaniem sobie własnego więzienia. O, pytanie jak zwykle, to najlepiej właśnie w tym, no bo jak ktoś ogląda mnie, no to pewnie też ogląda właśnie i Maciaka, i inne takie telewizje antysystemowe. Zawsze jest pytanie, co jedni sądzą o drugich, dlaczego się tak nie lubimy i tak dalej. Coraz więcej jest grupowych zwolnień. A właśnie, bo miałem powiedzieć o tym Pośpieszalskim, no będę złośliwy, będę.
Zgadnijcie, z jakiego funduszu jest finansowany nowy program pana Pośpieszalskiego? Albo jak ktoś wie, to napiszcie, to zaraz wam powiem, do czego to zmierza i czym to jest. Tak, Maciak mi zarzuca, że jestem agentem ABW, ponieważ mu powiedziałem, że byłem przesłuchiwany przez ABW. I on postanowił to, co mu prywatnie powiedziałem, zresztą nie ukrywając tego, bo ja nie ukrywam takiej rzeczy. Tak, i pan Maciak postanowił wykorzystać to do tego, żeby, nie wiem, w jakiś tam sposób, nie wiem, zaszkodzić mi, nie? Bardzo dziwne, ale to takie rzeczy się zdarzają właśnie, że ktoś ci przypierdzieli, zwłaszcza ktoś, powiedzmy, znajomy z antysystemu, to się zdarza. Myślę, że tak, że myślę, że on też kontakty utrzymuje i to na innej stopie niż ja taki kontakt miałem. Specjalnie nawet ja, jak mam takie sytuacje, to zawsze biorę kogoś ze sobą. Miałem jedną taką sytuację, ale jak mam jakieś niepewne sytuacje, to biorę po prostu. Nie, nie, jak znam agentwa, był przesłuchiwany na okoliczność mojego lobbingu w Sejmie w sprawie 5G. Dlaczego to robię? Bo oni myślą, że ja lobbuję dla Chińczyków. Oczywiście przypuszczam, nie zdradza celu przesłuchania. Pośpieszalski, no ale skąd Pośpieszalski ma pieniążki na swój nowy program? No powiedzcie, proszę. Michał Peter teraz w Kambodży żyje. No właśnie, słuchajcie, ale ja uważam, że powinniśmy sobie wybrać jakiś taki antysystemowy kraj i miasto, do którego będzie się można bez wstydu przeprowadzić jako takie uchodźstwo, nie? Że po prostu jak już ktoś w Polsce ma jakieś problemy, to się tam przenosimy. Jakaś taka może mała wioska. No ja kiedyś miałem taki pomysł na takie miejsce, na Dubaj, ale to się nie przyjęło, nikt się tym nie zainteresował, a w Dubaju, żeby nie było, mieszkania są tańsze niż w Polsce w tej chwili. Ale to nie jest do łyknięcia takie miasto, bo to jest niedobre miasto. A właśnie, tutaj na TikToku mam też pytania. Przepraszam, że TikToka nie śledzę. Santa Maria pyta, muskataria, czyli te grzybki czerwone. Projekt Neosu już nie działa. Mam bluzę Neosu, ale jako tako projekt, w sensie grupa, Discord, jakieś tam głosowania, to tego już nie ma. Ja czasami o tym mówię, ale to w sumie może kiedyś jakiś materiał warto o tym zrobić. Natomiast co się dzieje z uzębieniem? Zbieram, słuchaj, zbieram. Przecież konto. Jak jakieś konkretne macie pytania, to taki w sumie test na zasadzie, ja kiedyś przeceniałem możliwość idei do szybkiego oddziaływania, w sensie, że można jakąś super ideą coś zmienić, ale tak prosto nie działa niestety. Gdzie jest ciemno? Mariusz Krzywicki. Ja jestem we Wrocławiu i jak widzisz na żywo, godzina 19 jest jeszcze fajnie. To, że Piech Gadowski to jest podobny pokrój, no to tak, no to się zgadza. W ogóle ludzie z mediów i w ogóle artyści mają znacznie bardziej miękki kręgosłup niż myślałem. Kiedyś sądziłem na przykład, że artyści tacy antysystemowi faktycznie, wiecie, jak byłem młody, nawet dosyć dorosłego życia myślałem, że antysystemowi artyści faktycznie są antysystemowi, a się okazuje, że to jest po prostu cyniczne i po prostu dlatego, że część młodych słuchaczy czy coś ma ten bunt i pod nich śpiewa się o systemie, o policji czy coś, no to wcale niekoniecznie są antysystemowcy. Rafał Kędzierski, tak, wydaje mi się, że właśnie no to też jest różnica pokoleniowa, tak, i różnica intencji na pewno też. Wydaje mi się, że jeśli ktoś tak, niektórzy po prostu czują, że informacja może zmieniać świadomość i że to jest potrzebne na przykład, żeby tłumaczyć pewne informacje na polski. To jest bardzo duża różnica i prosta do pokonania. Ten alternatywny internet angielskojęzyczny i alternatywny, powiedzmy, ale to się nazywa alt-right, czy prawicowy w Polsce, ale u nas to jest bardziej antysystemowy, że po prostu tutaj dużo się dzieje na świecie, a mało się przebija do Polski. Dosłownie jest kilka osób, które to robią, ale ta liczba się zwiększa, bo no, ważna sceneria, wszędzie kraty.
To jest altanka taka, mógłbym wam pokazać na balkonie, na terenie. Pośpieszalski ma swój program w Polonia Christiana, ale to nie tylko. Z Adrianem Skoczylasem nie mam kontaktu, nigdy jakoś nie szukałem tego kontaktu, ale doceniam jako taką po prostu postać, nie? Jakby widzę, że to jest totalnie jakiś po prostu ideowiec i człowiek z tym. No z talentem i no jeden z prawdziwych takich artystów. Nie? No tutaj od razu no, świętej pamięci przychodzi na myśl, nie? Człowiek. Niech Maciek pokaże prawdę o kandydatach RDIP. Co masz na myśli, Moli? Przygoda z polityką tych oddolnych kandydatów zaczęła się wcześniej, także niech on nie myli oczu. W ogóle to jest ściema. Przecież ta Konfederacja, że ona startuje w tych wyborach z bezpartyjną, partią bezpartyjną, tak? Z tego, co ja rozumiem. Poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że, no bo to był kiedyś taki twór we Wrocławiu, go założyłem, partia bezpartyjnych partyjniaków. W sensie ludzie z różnych partii się zebrali, stworzyli partię bezpartyjnych, żeby kandydować w wyborach. To jest po prostu kuriozum. I to chyba z Konfederacja z nimi startowała. Ja nie wiem, jak oni się z tego wykręcają. Miałem okazję rozmawiać z ludźmi właśnie z Konfederacja i bezpartyjni do samorządowych. Tam był Korwin-Mikke i było spotkanie Michała Specjalskiego. To po znajomości się zgodziłem tam to nagrywać. I właśnie oni mi próbowali wytłumaczyć, o co z tym chodzi, z tym wspólnym startem i nie zrozumiałem. Tłumaczyli mi kilka minut, ale zrozumiałem mniej na końcu niż na początku rozumiałem. O, ktoś mówi, że Amanita dobra na senia, bo ja mam, że jeszcze nie próbowałem, ale przymierzam się. Widziałem, że gdzieś chciałem sięgnąć, ale kupowałem tyle rzeczy, że stwierdziłem, że jak pomieszam ileś suplementów, to bez sensu i musiałbym Amanitę spróbować po prostu samą. Ogólnie ja uważam, że połączenie z panem Maciakiem byłoby korzystne. Uważam, że kilka dało, gdyby się spiąć osób, które mają duże zasięgi. Maciaka, Pogodę, Drwala. No oczywiście tutaj trochę to jest rozstrzał, ale jest, nie? Zięba, kto jeszcze na przykład dałby się jakoś tam zjadliwie połączyć. No to powiedzmy, mamy takie solidne, nie wiem, 50 tysięcy osób w Polsce. No to jest dużo. Uważam, że PiS ma w Polsce, nie wiem, oficjalnie chyba 40 tysięcy ludzi. I podejrzewam, że znacznie mniej zaangażowanych, w ogóle wiedzących o co kaman. Więc to już dawno mówiłem, że w Polsce dałoby się zrobić większą partię od PiS-u relatywnie łatwo, tylko po prostu to byłyby powiedzmy jakieś tam liczby duże, nie? Gdyby to było tylko dla liczb, nie dla jakiegoś tam startu czy coś. Dobrze wiem, że rząd nie ma prawa już bytu, kanclerz wolności. Tak, no ja już od wielu lat o tym mówię, jakby różne były podejścia do odsunięcia tego rządu. Nawet dzisiaj dostałem taki mail, że rząd na uchodźstwie powstał. Polski, że jakaś tam rada regencyjna, ale takie coś to ja mam już, nie wiem, od lat otrzymałem takich polskich alternatywnych prezydentów, królów, rad regencyjnych już wiele było. Kanał brzmi afirmacja, zgadza się? Tak brzmi kanał. A czy wiecie, skąd kanał afirmacja ma pieniądze i ile? Przepraszam. A dziękuję za gazetkę Ruch Wolni się Raków. Myślę, że to jest początek tej gazety. Trochę się zastanawiam, czy nią kontynuować, ale raczej skłaniam się, żeby kontynuować. Jestem bardzo zaskoczony, że ta gazeta to jest coś taki projekt, który wyszedł znacznie lepiej niż przypuszczałem. Tylko w trakcie się troszeczkę zmienił i no, musiałbym się zgodzić na to, że ten projekt jest czymś innym niż kiedy no, było to pierwsze ziarenko inspiracji. Wiesław, właśnie, że prawdziwi antysystemowi siedzą cicho i robią swoją robotę. Właśnie zastanawiam się, no, jaką możemy robić robotę, no bo my rozmawiamy, przestrzeń informacyjna, tak? Możemy kształtować, uważam, że doktrynę moglibyśmy kształtować, ale to nie jest w tej przestrzeni rozrywkowej. Natomiast dużo osób robi rzeczy bez przełożenia. Jest mnóstwo mądrych ludzi, którzy wiedzą, mają bardzo mądrą wiedzę i diagnozę, ale na przykład nie mają kanałów. A ja uważam, że jakby nie widzą potrzeby tego pasa transmisyjnego i powiedzmy takiej swojej propagandy i nagłaśniania różnych mądrych rzeczy i uważają, że ludzie sami do nich przyjdą, a to się nigdy nie stanie. Ja myślę, że gdyby niektórzy ludzie w Polsce, na pewno tacy są, jakieś resztki tych elit,
gdyby oni mieli kanały swoje na YouTube, byśmy żyli w innej rzeczywistości. Może trzeba jakoś pomóc wystartować, nie wiem, zafundować jakiś starter pack po 2-3 tysiące złotych, zanieść właśnie jakimś mądrym ludziom i macie, ojczyzna żąda, Polacy, Słowianie, żebyście po prostu nagrywali, co macie w bani, bo bez tego nie damy rady, tak, ogarnąć się. Bezpieczna Polska, co myślicie? Maria Litwicka. Ja myślę, że teraz pytanie bardziej adekwatne byłoby o silną Polskę, bo zdaje się, że bezpieczna... Czekaj, aha, nie, bo są dwie rzeczy, dwa twory. Przepraszam, totalnie się pomyliłem. Bezpieczna Polska, chodzić tutaj o Piecha, celowo zacznę od niego, Gadowskiego i Sumlińskiego, tak? I jeszcze teraz, ostatnio tam ktoś z nim dołączył. A silna Polska to jest znowuż Poneta, Sykulski i ktoś jeszcze tam chyba się dołączył do silnej Polski. No to mamy takie, powiedzmy, dwie konstelacje. No to jeszcze tam trzy organizacje w jednym, to konstelacja to jest troszeczkę za mało, ale faktycznie jest coś takiego. Dobrze, że właśnie to dostrzegłem teraz, że są już dwie takie mini konfederacje. A stara konfederacja, mam nadzieję, że się rozpadnie. Wiesław, biorę mu Homorka, działa super, ale jakby moje live'y byłyby lepsze, Sławianie, a nie Słowianie, okej? Okay? Siedzieliśmy w Warszawie przy jednym stole, gdzieś przy rynku, czy gdzie. Więc partii się już nie opłaca. Czekaj, co ty, Maciek, to ktoś pisze, że nie opłaca się. Aha. Ale ci co, ogólnie ja uważam, że ten. Pewne rzeczy mają immanentny sens, zwłaszcza jeśli są totalnie bez sensu. Bo wtedy jakby liczy się to, że coś robimy i jakby jest to duże. Nawet jak to nie ma sensu, to sam fakt robienia czegoś uważam, że jest lepszy, wiedząc, że to jest bez sensu, niż robienie na przykład partii, która ma dostać się do Sejmu, co uważam, że jest bez sensu, bo tak jak wiecie, to jest niemożliwe, żeby dostać się do mediów publicznych czy do Sejmu, jeśli się nie jest w systemie czy z systemu, więc zrobienie czegoś bezsensownego uważam, że jest znacznie lepsze. Cześć Justyna, pierwszy mój live, a tutaj proszę bardzo, tacy jakie gwiazdy pokroju światowego, jeśli chodzi zwłaszcza o wolnościowy świat, kulturę wolnościową. Jak chcesz już na to zapraszam, tylko na tym TikToku to ja naprawdę się ogarniam i nic nie umiem jeszcze zrobić, ale jestem też na Facebooku i na YouTubie. Bartosiewicz, Wielomscy dają radę. No to są dwa światy, Barbara. Bartosiewicz to jest totalny systemowiec, który udaje antysystemowca właśnie. To jest szkolny po prostu przykład. No, idealny przykład na systemowego antysystemowca, Bartosiewicz, który promował maski, dyktaturę sanitarną, a teraz się kreuje na głos zdrowego rozsądku i myśli polskiej. To jest bzdura. A z kolei państwo Wielomscy to faktycznie uważam, że są jedną z takich podpór przed upadkiem całkowicie myśli polskiej. I to taki ugruntowany, wydaje mi się, dobrze w filozofii, w historii, w diagnozie. Uważam, że nawet kandydatura pani Wielomskiej no, bardzo dobra była w tych prawyborach Konfederacji. I jeśli miałbym kogoś wtedy wskazać w tamtym momencie, uważam, że była najlepszą kandydatką, w sensie osobą, która najwięcej ma do powiedzenia z wszystkich, którzy tam się wtedy pojawili w tych prawyborach. Dziękuję Katarzyna Wójcicka za komplement. Przychodzi Tusk do wróżki i pyta, wciąż śnią mi się ziemniaki, co to może oznaczać? To oznacza, że wykopią pana na wiosnę lub posadzą na jesień. No kto miałby to zrobić, nie? W sensie, no jak widzimy, że nawet teraz ten konflikt popisowy, to tam jest na tapecie kilka takich osób i tam się kopią po kostkach. Jest bardzo dramatycznie, ale tak naprawdę to nie jest ta skala, żeby to można było potraktować, że to jest jakaś rzeczywista zmiana. Można obalić rząd drukując karabiny w 3D, patch FGC9. No i żebym banan tutaj nie wyłapał za coś. Wydaje mi się, że trzeba najpierw trzeba było zrobić takie spotkanie, słuchajcie, tylko w realu, bez telefonów, bez podsłuchów, bez niczego. I wtedy w ogóle rozmawiać o jakichś rzeczach, bo rozmowy, wiecie, na tapecie służb, zwłaszcza, że takie osoby jak ja są, powiedzmy, gdzieś tam na pewno ktoś tam siedzi, tam transkrypcję czyta tego, co ja mówię, żeby znaleźć jakiś haczyk na mnie, to trzeba by totalnie bez telefonów się spotkać, nie wiem, na jakiejś saunie czy na środku jeziora się spotyka, no bo wiecie, że na odległość też można podsłuchiwać i wtedy normalnie po prostu porozmawiać o bzdurach albo o czymś i zobaczyć, co nam tam po głowach chodzi. Wydaje mi się, że każdy z nas w jakimś stopniu już się sam cenzuruje, myśląc czy mówiąc o tym, co trzeba zrobić w Polsce. Niektórzy na starość już się nie boją pewne rzeczy mówić.
Michał Pytaczan, kontakt z panem Nikt. No nie powiedziałbym, że kontakt. On ma grupę na Telegramie, jest na X-ie. Zrobiliśmy raz wywiad z panem Nikt, nawet go ostatnio reuploadowałem, czy jest gdzieś ostatnio znowu dostępny. No i przecież omówiliśmy tam wszystko, co trzeba i co do bardzo wielu rzeczy, które on jakby wgłosi, to się zgadzam. Nawet tam go podpytywałem o jego pracę w TVP i w ogóle w korporacjach, więc tutaj no, też nie udaje, że tego tematu nie ma, nie? Maciak też proponował maski. No, no ciekawe. Kasia pisze, że w latach 80. babcia mówiła, że Żydzi przejmują Polskę, że cmentarz w Wawie na Włoczyn zajęli. Babcia była warszawianką, od wojny dużo mi mówiła i pokazywała, jest prawda, teraz rozumiem. Ja też to słyszałem, wiecie, nawet od swojej babci słyszałem w małej miejscowości, że wszystkie urzędy, wszystkie stanowiska to są Żydzi, ale to na starość się otworzyła. Wcześniej takich rzeczy w rodzinie bym się nie dowiedział. Wydaje mi się, że nawet większość rodzin by nie zrozumiała, o co chodzi, w czym tutaj jest problem. To są bardzo subtelne rzeczy. Jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, jak wygląda hierarchia, ciężko taką wiedzę przyjąć, że ta hierarchia jest, nie? Strażnicy Wolności z Hercuniem, Justyna Walker, Adrianem. Tak, jakby działamy bardzo równolegle, jeśli chodzi o Strażników Wolności, Piotra Rubasa, Adriana, tak. Nigdy jakby nasze miecze się nie skrzyżowały, nie nagrywaliśmy nic razem, ale na pewno się, ja ich przynajmniej obserwuję, ich powiedzmy działanie czy ruchy i narracja Adriana Rubasa, oni to nazwali kiedyś skrajny antysystem, czy coś takiego, że trzeba się odłączyć z starego systemu i stworzyć nowy, no to kropka w kropkę wymaluj to, co ja jakby uważam i to, co gdzieś tam jest cały czas faktycznie wdrażane, nie? Że ludzie się oddolnie łączą. Kiedyś ponoć właśnie była, dalej chyba jest donosicielstwo. Ja tak nie wiem, czy ja, donosicielstwo, ponoć w Polsce to jest taki też sport narodowy. I ktoś z urzędów skarbowych mi mówi właśnie, że większość donosów to piszą sąsiedzi, to setki tych donosów przychodzą. Więc ja się nie dziwię, że ludzie się bali mówić o rzymiaństwie kiedyś. Bardzo się nie dziwię, zwłaszcza jak ktoś ma gdzieś pracę w sektorze publicznym. Jak tam? Cieszycie się, że w mediach publicznych będę pracował? Zasięgi skoczą, słuchajcie. Kruszenie systemu od środka, łamanie narracji. Na Śląsku masz duże grupy, w tym Szczepana Krzywickiego, dlatego nie nawiązujesz z nimi kontaktów. Powiem ci taką ciekawostkę, że Szczepan Krzywicki mi nie odpisuje na wiadomości, w sensie takim, że jak coś organizuje, do niego pisze, żebym się może chciał dołączyć, czy coś, i on to zlewa. Nie wiem dlaczego. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który zawsze szukał dużo współpracy z innymi organizacjami, bo wydaje mi się, że postrzegam swoje siły adekwatnie, czyli że są one dosyć niewielkie, ale jakby łączenie się, czy działanie w podobnym kierunku, na wielu fortepianach, niezależnie, no, podtrzymuje moim zdaniem pewien dialog, pewną świadomość. Sylwia 143. No właśnie, Sylwia, no, Telewizja Polska powiedziała, że jak zbiorę 300 lajków pod tym filmikiem, to będzie pierwszy odcinek programu na TVP1. A jak będzie 1000 lajków, to będzie przed północą jeszcze ten program. A jak 1000 lajków, 1500, to będę mógł zapraszać gości z antysystemu do tego programu. O, jak 70 tysięcy, to ja nie wiem co. Wiadomości będę mógł poprowadzić. Jak Kamil się nie udał, prima aprilis, udał się. Będzie tytuł na tym live, ludzie będą wchodzić, będą myśleć faktycznie, że to jest antysystemowy. Jeszcze plotkę ktoś puści, że się sprzedałem. Mógł się założyć, że ktoś tak to zrobi. Szmaciak mnie wyzwał od agentów systemu. Właśnie ja tego nie rozumiem, ale są dwie osoby, które szczują na mnie i to tak totalnie bezinteresownie. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. Z takich znanych przynajmniej dwie. A takich, którzy gdzieś piszą komentarze ludziom, z którymi ja coś nagrywam, czy robię, właśnie, że ja tam jestem i tam jest kilka wersji, to jest dużo naprawdę, ale ci ludzie, na których ktoś do mnie donosi, nie chcą przeważnie mi powiedzieć, kto im donosi, więc ja nie wiem dokładnie, ile takich osób jest. Chcą cię kupić.
Nie, no jak kupić? No ja tam dla misji będę w tym programie w TVP1. A pieniądze są dla mnie nieważne, słuchaj. Aha, czyli ogólnie rozumiem, że Kamila, znasz mnie 4 lat, czyli jesteś na TikToku, a oglądałaś mnie gdzieś indziej, bo ja na TikToku nigdy nie nagrywałem. Ale chcę zrozumieć tego TikToka, jak to wszystko działa, na wszelki wypadek. Poza tym po filmiku z tego happeningu kamratów, nie wiem, czy kojarzycie ten happening kamratów z Warszawy, pod kolumny Zygmunta, bardzo dużo obserwujących mi przybyło na TikToku. Tak jak miałem niecałe 10 tysięcy, to po tym happeningu, gdzie jeden filmik skoczył na 8 milionów wyświetleń, chyba 20 tysięcy mam teraz obserwujących na TikToku, więc myślę, że to jest jakiś potencjał, tylko podejrzewam, że też dużo osób jest z innych krajów, bo tamten filmik był bez napisów, bez żadnych tekstów, sam obraz i po prostu mnóstwo też komentarzy było w innych językach. Jeszcze 2 lata temu było dużo liderów, a teraz można podzielić na palcach. Wszyscy się teraz kłócą i komu wierzyć? Właśnie ja nawet nie śledzę, kto się kłóci, szczerze mówiąc. Jak były te protesty w Warszawie przeciwko WHO 1 grudnia, to był niezły kipisz taki, dużo tam rzeczy się wypieprzyło. Ale tak poza tym to tak spokojnie mam wrażenie jest. Ja stwierdziłem ogólnie, że wystarczy, że każdy będzie robił swoje i po prostu będziemy w miarę na bieżąco komentować to, co się dzieje, ewentualnie odnosić się troszeczkę jeden do tego, co powie drugi, to się tak trochę nakręca. Niektórzy zgapiają pewne rzeczy, ściągają, uczą się w zasadzie nawzajem. To też tak czasami, jakby ściąganie nie jest przecież złe. I wydaje mi się, że ta bańka antysystemowa trochę rośnie, że jakby teraz akurat ta bańka rośnie i tak czy inaczej to moim zdaniem jest dobrze, bo jakieś nowe inicjatywy się na pewno pojawią. Na przykład, no gazeta to jest taki jeden z elementów, ale może coś jeszcze nas zaskoczy, może się okaże, że jest potencjał coś ciekawego zrobić, nie? Adam Kania, pozdrawiam, mimo że mamy jakieś tam swoje. To jest najgorsze, że mnie nie mogą lubić ludzie, którzy cokolwiek mają wspólnego z Konfederacją, mają odgórny przykaz, żeby nic z Jarosiewiczem nie robić. Beata PS. Od kiedy będzie nowy numer Świata Wolności 2? To kiedy będzie, to miały być ogólnie co kwartał, ale to, że pierwszy numer miał powiedzmy no, kilka tygodni opóźnienia, była reedycja, to drugi wyjdzie trochę później. Ja na pewno Adam taki słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, ale taki przykaz widzę. I zawsze jak uderzam w konfę, to całe przybudówki po prostu się na mnie spinają. W ogóle mój konflikt z Konfederacją jest totalnie bezsensowny i no, nie jest potrzebny i tak dalej, ale po prostu sobie jest, bo nie ma z kim jakby rozmawiać. Ludzie też mylą Konfederację z koroną. Uważam, że to powinno być coś osobnego, ale póki nie jest to osobne, no to mówi się o Konfederacji, a korona bierze to zawsze do siebie. Że póki jest jakaś wymiana opinii, czy właśnie nawet jakichś takich medialnych przytyczków, to jest okej, okay, ale jak ktoś na przykład wyjeżdża, nie wiem, typu właśnie Maciek, że jestem tym z ABW i to tak robi nie po to, żeby coś spytać, czy się dowiedzieć, czy wyjaśnić, tylko po prostu, żeby jebnąć taką jakby rakietą, bez jakiegoś uzasadnienia merytorycznego, no to moim zdaniem ciężko coś takiego wyjaśniać. Ja na przykład nie widzę potrzeby, żeby dzwonić i pytać Maciaka, czemu rozpowiada, że jestem z ABW. No dla mnie to już jakby jest jasne, że to jest po prostu element w pakiecie takiej osoby. Justyna Walker, chciałem dzisiaj właśnie pobudzić się intelektualnie z widzami, wymyślając jakieś numery, które można by zrobić systemowi albo antysystemowi, jakieś po prostu takie, wiecie, wkręty totalne, żeby nie było nudno. Na razie jeden pomysł był taki mój, żeby puścić news, że za 2 tygodnie Ukraińców w Polsce nie będzie, bo wszyscy będą zmobilizowani.
W ogóle uważam, że właśnie prima aprilis, jeśli się sobie pozwoli na takie wolno myślenie, to najlepsze pomysły mogą przyjść do głowy. Jak się coś najbardziej absurdalnego i niemożliwego zaproponuje, to część z tych pomysłów będzie dokładnie tym, czego naprawdę chcemy, bo powiedzmy cenzurujemy się normalnie, a jeden dzień jest taki, kiedy ponieważ ludzie myślą, że my mówimy nieprawdę, to możemy powiedzieć prawdę, bo powiedzmy wstydzimy się tej prawdy, ona jest gdzieś w naszym cieniu, czyli albo wynika z naszego potencjału, który nie wierzymy, albo właśnie z innych rzeczy. Maciak Ukraińcom kłaniał się w sierpniu ubiegłego roku. No to byłoby ciekawie, bo to już byłyby dwa takie wielkie pomyłki z serii, jeśli chodzi o przynależność do jakiejś tam narracji mainstreamowej. Jest coś na tapecie, ja to jeszcze nie mówiłem, no ale na pewno na tapecie jest to, że Putin już jakby oficjalnie oskarża Ukrainę o zamach w Moskwie i oczekuje, że Ukraińcy zamkną szefa wywiadu. No to oczywiście się nie stanie, no ale podejrzewam, że z tego wynika coś jeszcze więcej, tak? Wszyscy żyją kładką w Warszawie, to jest grane, że za 120 milionów Trzask wybudował kładkę. Ja cały czas myślę, jak tutaj strollować wybory samorządowe, ale coraz mniej czasu, myślałem, że z Radkiem Pogodą coś nagram i pośmiejemy się z Sutryka trochę. Nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa jak Sutryk, prezydent Wrocławia. Moim zdaniem postać z większym potencjałem memicznym niż się wydaje. Justyna, nie byłem odwiedzić, bo jestem od kilku dni w Wrocławiu. I szczerze mówiąc, mnie ani ziębi, ani grzeje temat kładki. Rozumiem, że to w tych wyborach mógłby być temat, ale naprawdę. Jak już tam gówno płynęło w tej Warszawie, nie wiem, ile to latami chyba spływało to gówno z tej oczyszczalni, no to jeśli coś takiego władze robią i nikt im nie wyciąga tego, no to już nie mam pytań. Albo z tymi nieruchomościami. Ja kiedyś sam drążyłem temat reprywatyzacji dzikiej Warszawie. Sam po prostu siedząc w KRS-ie znalazłem więcej niż komisja jakiego. Ale o, no to spoko, ja już kawę mam, ale piątą dzisiaj mogę wypić. Tak, dokopałem się do takich rzeczy, już stwierdziłem, że dalej nie kopię, bo zbyt ciężkie to było, zbyt ciężkie. Szmaciak to były dziennikarz z TVN. Jak rozumieć, że dostałeś program w TVP1? Ale co, Erwin, nie nadawałbym się, co uważam, że jakby nie mam talentu, czy co, wyglądu? No, zgadzam się, że tego drugiego na pewno nie za bardzo, ale Dniepr będzie granicą Ukrainy, to jest ustalone od roku temu, pisałem na portalach dawno, retrospektywny, zgadza się, jest taka narracja, że Rosjanie teraz ruszą do linii Dniepru. Drynne, do ciebie, Justyna. I ty mi wtedy powiesz, o co chodzi z tymi streamami na TikToku, ale okej. Okay. Czemu jest tyle tych miejsc do streamowania? Ja bym wam pokazał, jak wygląda teraz to, na co ja patrzę, żeby streamować w pięciu miejscach na raz. Już prawie jestem jak taka Chinka, która gdzieś tam w Szanghaju stoją w jakichś takich tunelach w centrum i mają takie całe, wiecie, po sześć telefonów i one tam streamują na żywo godzinami. A jeszcze się robi na przykład, nie wiem, że o, sprzedam wam tego pilocika, zobaczcie, jaki jest fantastyczny. Srebrny, z moim podpisem. Można nim włączyć światło, ściszyć, zwiększyć. I w ogóle ciekawe jest wyjaśnienie tego, czemu streamują te Chinki pod mostami właśnie na sześć streamów naraz. O co w tym chodzi? I się okazuje, że po to streamują z podmostów i z centrów, ponieważ ogólnie zasięgi zależą od lokalizacji, skąd ty streamujesz. Nie wiem, czy w tych polskich jest to samo, ale jeśli na przykład ktoś streamuje na przykład z centrum Szanghaju, no to powiedzmy TikTok czy inna platforma, tam to się nazywa jeszcze inaczej, daje po prostu lepsze zasięgi, bo zakłada, że jesteś bogatszy i masz więcej do powiedzenia. Jeszcze taka jest dyskryminacja, słuchajcie, klasowość wśród streamów. Ja Justyna, po prostu, ja widzę tam na przykład Krzywicki nadaje streamy na TikToku, mój kolega Grzegorz Mazur nadaje,
jest taki pan prowokatywny, taki z brodą, z jakimś takim kamperem. Dużo takich jest osób, jeszcze jakaś pani też prowadzi takiego streama i oni godzinami po prostu na tym TikToku nadają. Ja mówię po prostu, że to się marnuje ich potencjał, bo przecież na przykład jak Grzesiu Mazur naprawdę świetne robi takie stand-upy. Jak on je robi, czy nawet ty, Justyna, pewnie nagrywasz coś na live, to na tym przecież TikToku to się marnuje, bo przecież to nawet się chyba nie wyświetla później. Ja po prostu tego nie kumam, czemu tak to jest. Ale Justynę bym chętnie zaprosił, tylko najchętniej bym Justynę zaprosił na wszystkie swoje streamy, żeby była widoczna. Nie robię live'ów. A, ty nie robisz live'ów. Okej. Okay. Ale bardzo fajne robisz ogólnie te TikToki twoje, widzę, że masz opanowany ten format. Czekaj, ciekawe, czy można to kliknąć. Zaproszę z tym. A, wysłano zaproszenie. Zobaczymy, czy to zadziała. Mateusz, zrób długi wywiad z kameratami, Wojciechem, Marcinem. Trzeba przedstawić krążenia tego ruchu, tak jak z pytaniem zrobiłem. Słuchajcie, ja mam jeszcze obiecany wpierdol od kameratów, od Wojtka, więc trochę się boję z nim spotykać. Cześć! Ale nie wiem, czy mnie będziesz słyszał. Słyszysz mnie? Ja cię słyszę i Hej! widzę cię w takim małym okienku. Czekaj, powiększ. No, dokładnie, w takim małym okienku. Wiesz, że TikToka nie O, ma w ale to Chinach? za duża jest ta łokerka. O, pięknie, pięknie. Wiesz co, ja nie robię live'ów na TikToku. Teraz to masz 50 okienek, możesz zapraszać pełno ludzi. Ja nie robię live'ów na TikToku, bo powiedziałam, że zacznę robić live'y jak dojadę do jakiejś tam liczby, chyba kiedyś powiedziałam, do 30 tysięcy oglądających, to wtedy zacznę robić live'y. Szantażystka. Nie, wiesz, wolę robić filmiki, wpuszczać gdzieś tam. Zresztą one się całkiem fajnie gdzieś tam rozprowadzają. Tak. Ale wiesz co, Mateo, jak ty jesteś we Wrocławiu, to jak długo zostajesz? Bo wiesz, ja Do jestem na czwartku. Wojciechu. To właśnie patrzę, co ty masz Do za czwartku. oknem. No to musimy się jeszcze umówić. Co ty masz za Co oknem? ja mam? Górę jakąś, czy to są chmury? Nie, to znaczy się, wiesz co, nie, to są chmury, tylko podejrzewam, że to ten piasek z nad Sahary. Nie, O co tak chodzi jest. z tym piaskiem Nie, nad Sahary? żartuję. Napiszcie mi. Rozumiesz, to jest taki Nie nowy. wiem, to jest jakaś taka nowa teoria. No. Tak. To jest nowy level chemtrailsów, rozumiem. Tak jest, to jest nowy level chemtrailsów i ludzie twierdzą, że do nas przybywa piasek z nad Sahary. Nie wiem, nie widziałam. Nie zauważyłam, na Dolnym Śląsku nie widziałam. Nie, no w antysystemie to ludzie mówią, że to są jakieś sprejowania nowe, geoinżynieria. Z bakteriami, z jakimiś Tak. wirusami. A ty widziałeś już ten piasek z Sahary u siebie? Nie ma We też u ciebie? Wrocławiu. Nie. U mnie to takie chmurki i sąsiedzi. Ale to byłoby przekichane faktycznie. My tutaj się bronimy przed szprycami, nie? A tutaj nas by po prostu powietrzem pojechali, nie? A ja jeszcze No to by mnie nie zdziwiło. teraz się wczytuję jeszcze w temat wody, w tych filtrów osmozowych czy coś. Bo już od dłuższego czasu się przymierzam i mówię, kurczę, my tu się bronimy, wiesz, jeden palec, zatykamy dziurkę, a się okazuje, że mogą nas wziąć z każdej innej strony. A widziałeś już dyrektywę Niebieskiego Ładu? Niebieskiego. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Dawaj, co to, co chodzi? No to listopadzie, październiku, listopadzie została już wrzucona pierwsza propozycja niebieski, błękitny, ciężko to nazwać, bo to się Blue Deal nazywa, jak oni to po naszemu, pozdrawiam Maria, pozdrawiam, jak oni to po naszemu przetłumaczą, to ciężko powiedzieć, w każdym razie to się nazywa Blue Deal, jak będziesz miał ochotę, to sobie sprawdź i to jest taka koncepcja, która będzie się zajmowała z tym, że poza Zielonym Ładem będziemy też musieli się zająć, no na przykład recyklingiem wody, duże firmy będą musiały zacząć budować oczyszczalnie, no i takie tam różne bariery. Ja nie wiem, do jakiego stopnia to będzie szło dalej. Podejrzewam, że no na pewno wiesz, my mamy w Polsce dachowe tak zwane, ale nie we wszystkich rejonach, z tego co rozumiem. Natomiast nie wszystkie kraje mają jeszcze opłaty za padającą deszczówę. I to będzie już tak konkretnie wprowadzane. No i później nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na rynkach różne firmy, dosyć mocno w stylu awangardy i tak dalej, te wszystkie, które inwestują. Inwestują właśnie w firmy, które zajmują się sprzedażą, czy też właśnie produkcją wody, tak?
No, w ogóle, no, ogólnie chciałem, znaczy ja jakichś tam rozwiązań szukam, że to można i w butelkach zamawiać te filtry, ale to już mnie, już tam mnie to przeraża, nie? Jakby, ja nie wiem, czy mnie stać na jakiś nowy front. To powinniśmy mieć cały biurowiec, jeden pokój od 5G, drugi od chemtrailsów, trzeci od pedofilii, czwarty od masonów, piąty od, kurde, słuchaj, już tam jest potencjał na media tak naprawdę. Taki kanał zero na przykład. Jest. Tutaj w jednym, jak się nazywa ten polski, taki facet z brodą, który o tych masonach mówi, Krajski. Kojarzysz? Krajski od masonów, Grzegorz Mazur od Rzymian i od pana z wąsem. Kto tam jeszcze? Ale wiesz, Wiesz, to normalnie tak naprawdę można gabineciki, nie? Od prawa stworzyć takie nową. codziennie. Tak, dokładnie. Tylko że no wiesz, no wszyscy doskonale wiemy, jak to wygląda, żeby coś takiego zrobić, potrzebne są ogromne finanse, tak? Żeby 2 to miliony, słuchaj, to rozwijać i iść dalej, ale niektórzy tyle zbierają. Ponoć 2 miliony kanał zero kosztował, nie wiem, czy słyszałem. nie słyszałam, ale jak tak mówisz, to wierzę, bo wcale by mnie to nie zdziwiło i chyba już na samym początku zaczął dobrze zarabiać, tak? Teraz od samego No, w startu. pierwszym miesiącu chyba 750 tysięcy, nie? Ale nie wiem, czy to jest dobrze. Wszyscy mówią, że dobrze, ale nie wiem, czy to jest dobrze, bo nie wiem, jakie mają koszty, nie? No ale no, raczej chyba spoko, nie? No, podejrzewam, że każdy, kto tam znany jest, to pytanie, czy oni od razu brali kasę, czy nie? Wiesz, pewnie częściowo, no nie będziemy tam gdybać, ale podejrzewam, że jakoś się pewnie poumawiali na zasadzie jakichś niskich garść na sam początek, a potem jak się rozkręci, to idzie dalej, tak? Widziałam, że tam Albo jakieś nowe fury pojawiły się, zakupili i tak dalej, więc pewnie jadą z tym wszystkim, nie? czasem się w ogóle, moim zdaniem, podstawowa informacja to jest taka, czy YouTube daje się w ten sposób, w jakiś sposób, no nie wiem, że oszukać czy coś, nie? No bo wiadomo, to powstało, żebyś tam miała swój kanał, tak? No i wiadomo, że jak jest duży zasięg, to teoretycznie powinno kumulować się, nie? Że każdy kanał, każdy nadawca będzie zbierał odbiorców, którzy później będą oglądali też innych nadawców i sumarycznie tych wyświetleń będzie więcej. Ale z drugiej strony na YouTubie zauważymy, że są takie, wiesz, odgórne ograniczenia, że powyżej pewnej liczby nie wyjdziesz. Nie? Ja na przykład teraz mam ustawiony pułap na 10 tysięcy na YouTubie. Nie? Wcześniej miałem na 5. I on co jakiś czas ci po prostu zwiększa i nawet jak będzie jakiś, wiesz, super materiał, to on zawsze się mieści gdzieś w tych, powiedzmy, widełkach. I ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia widzów czy jakości materiału, tylko czegoś innego, nie? I pytanie, czy oni nie wpadają w coś takiego samego, że mimo tego, że mają mnóstwo nadawców, to i tak jeden odcinek zawsze będzie miał, powiedzmy, jakąś tam średnią z góry ustaloną. Ale to tylko jakieś tam moje gdybanie, nie? Pewnie ich pułap, czy też ich próg jest dużo większy niż progi nasze, tak? Ja podejrzewam, że takie firmy i takie kanały zero zaczynają gdzieś na wyższym poziomie niż my, więc im to się na pewno jakoś opłaca. Poza tym zauważ też, że ich cenzura jest zupełnie inna niż cenzura nasza, tak? I to jest ewidentne. Ja patrząc na przykład na programy na kanale Zero, zauważam, że pewne rzeczy, które oni mówią, gdybyś ty je powiedział na swoim programie, czy też na swoim kanale, prawdopodobnie dostałbyś jakiegoś strajka. Więc od czego jest uzależniona ta ilość ich możliwości, ta ich możliwość mówienia pewnych rzeczy, a od czego nasza? Ciężko powiedzieć. Czy oni są z góry tam zameldowani na YouTubie jako media, czyli spełniają jakieś inne warunki, tak? Bo taka Republika na przykład, która puszcza tematy, które teoretycznie gdybyśmy wypuszczali, byłyby blokowane. Na pewno takich banów nie dostaje, tak? Więc myślę, że to jest wiesz, taki typowy konsumpcjonizm, nie? Taki kapitalizm. I jak wskakujesz z wyższej półki, to jesteś traktowany inaczej. No tak, bo YouTube ma przecież połowę z reklam, tak? Czyli jeśli oni zrobili 750 tysięcy, to YouTube też zrobi 750 tysięcy na ich kanale. Dokładnie. Tak samo jak ten Ator nasz, nie? Krzysiu. On też moim zdaniem już ma, powiedzmy, jakieś tam relacje z YouTubem, wypracowany jakiś tam kanał porozumienia, tak? Nie mówię, że to jest coś złego, nie? Bo okej, nie? Wypracował sobie tą pozycję, YouTube też na nim zarabia i on fajnie sobie to przemyślał z tą, wiesz, zieloną poświatą, może wyczytał dokładnie regulamin, raz, drugi, trzeci się odwołał. Ja czasami się odwołuję i parę razy mi się udało skutecznie odwołać do YouTube'a.
No, to oni mają bardzo takie precyzyjne wytyczne. Nawet znalazłem jedną dziurę, mam wrażenie, w ograniczeniach na YouTubie, ale jeszcze jej nie wykorzystuję, ale uważam, że można by, ponieważ oni pozwalają, na tym polega ten, że na przykład jeśli tobie coś się stało po preparacie, tak, no to ty możesz o tym powiedzieć, że Tak. noga ci odpadła, cokolwiek, nie? I tego ci nie mogą usunąć, więc Opadła mi noga, mogę o tym powiedzieć. tak, wzięłam Dzięki, szprycę. pozdrawiam, bo tutaj piszą, że filmiki moje, ich moje rozkminy im się podobają, to będę rozkminiać dalej. Na pewno będę rozkminiać dalej. Ja mi tak całkiem pasują te moje rozkminy. Powiem szczerze, że przy tej ilości absurdu, która jest dzisiaj w polskiej polityce, to jest naprawdę nietrudne. Bo to się samo gdzieś tam przylepia do głowy, jak widzisz ten absurd, który się dzieje, nie? A to też trzeba umieć się komunikować w tej przestrzeni tego ekraniku, wiesz, z tymi naklejkami, napisikami. To jest, wiesz, to jest skill XXI wieku, jakiś taki dziwny. Ty tam zawsze ustawiasz, nie? Jakieś Miałam parę wszystkie takich rzeczy. niepowodzeń, tak, miałam parę niepowodzeń początkowo, ponieważ robiąc te filmiki, ale widzisz, też przeskoczyłam pewien pułap, bo musiałam się odwoływać parokrotnie. Jeśli masz swoje logo, jeśli rzeczywiście wykorzystujesz czyjś materiał, ale już go przerobisz, no to gdzieś tam początkowo mogą się do ciebie rzucać, natomiast jeśli rzeczywiście sam ten materiał robisz, to odpuszczają i rzeczywiście ten materiał się teraz troszeczkę roznosi jak świeże bułeczki. Tak, ja też właśnie tak zauważyłem, że dużo powstało takich kanałów, które tną i wrzucają znowuż, nie? Jakieś takie fragmenciki. Niektórzy tam budują sobie też zasięgi. Nie wiem po co, ale no fajne to jest, nie? Fajne, trzeba lecieć do przodu i tak naprawdę, tak jak mówię, materiału nigdy nie brakuje, ponieważ poziom absurdu, jaki dzisiaj się dzieje, to ja to nazywam, ja zawsze o tym mówię w sposób taki, że gdyby Bareja dzisiaj żył, to naprawdę miałby mega dużo materiału do robienia niezłych filmów. No. Natomiast no, dzisiaj leży w grobie i grzezie się po kościach. Ja mnie na razie jeszcze rozwala, jeszcze nie pojąłem tego, co ten Biden zrobił, że w Wielkanoc zrobił święto wiesz. Ogłosił dzień transparentności, nie, widoczności, Tak, widoczności, nie, tak. widoczności, Nie mów tak, czego, nie widoczności, mów czego. transparency. Tak. I no ogłosił, ale to chyba jest okej, okay, wiesz to, bo tutaj jak coś to wycinają komentarze, z tego co wiem, ale ktoś tu mówi, że wycinają komentarze. Tak, ogłosił dzień przejrzystości, nie wiem w ogóle jak to nazwać, nie, wiesz, to jest troszeczkę tak, jak w Anglii padła propozycja, żeby tak zwanych Cadbury Eggs, bo są takie specjalne jajka świąteczne, czyli te czekoladki, takie jajeczka, nie nazywać ich już Easter Eggs, czyli jajkami wielkanocnymi, tylko żeby nazwę zmienić na coś w stylu Gifting Eggs, wiesz, takie, że podarunkowe jajka. Z jednej strony podejrzewam, że to jest dokładnie takie, wiesz, naciągnięcie, próbowanie, jak daleko można pójść z ludźmi, jak daleko można zajechać z nimi, próbując zmienić ich nawyki i zwyczaje, tak? Czyli pozbądźmy się nazwy, że to są wielkanocne jajeczka, zróbmy, nazwijmy je jajeczkami prezentacyjnymi. Tak. Tutaj ktoś pisze o tej Luizjanie, nie? To wiesz o co chodzi, że tam oni próbują przepchnąć przez ten system legislacyjny to, że będzie Luizjana poza jurysdykcją WHO. Dla mnie to brzmi niesamowicie i wiem, że to jeszcze nie jest koniec tego procesu. Czytałem artykuł, gdzie ktoś analizuje, jakie są realnie szanse, że to prawo wejdzie w życie. Nie wiem, ty się orientujesz, na jakim to jest etapie? Luizjana i Arizona jeszcze. Ja jestem odmiennego absolutnie zdania niż to, co ludzie puszczają na internecie, jeśli chodzi o Luizjanę. To jest tak zwany, to jest bodajże, z tego co wiem, to jest ustawa SL albo SB133. Ja ją sprawdziłam, gdzieś ją przeanalizowałam i rzeczywiście to jest tak, że ona jest, wiesz, Mateo, to jest trochę tak, gdybym ja na moim poletku na Dolnym Śląsku w Obrzychu, na mojej dzielni, poszła i sobie z moimi radnymi ustaliła, że my nie będziemy przyjmować praw, które mówi WHO. Rozumiesz? A to nie jest tak, że te stany faktycznie są bardziej takie suwerenne? Z Luizjan, słuchaj, są suwerenne, ponieważ one mają swoje jak gdyby odmienne prawa, natomiast nie zmienia to faktu, że prawo federalne stoi ponad prawem ogólnie.
Więc problemem nie jest to, czy Luizjana sobie przerzuci jakiś tam papierek, że oni nie będą robić tego, co im mówi świat, tylko problemem jest to, że poprzez inne prawa, czyli właśnie jak gdyby te ich choćby federalne, oni i tak będą musieli wprowadzić rzeczy, więc sorry, ale dla mnie to jest dużo przykłonic z tą Luizjaną i ludzie robiący z tego nie wiadomo jakie wielkie odkrycie jest, wygraliśmy, wygraliśmy, no nie sprawdzają do końca informacji, jak to wygląda, tak, bo to tak nie wygląda. To naprawdę zastanawiam na przykład, czy mając na pokładzie, powiedzmy, nie wiem, już faktycznie na jakimś takim szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiedzmy, prezydentów, którzy są przeciwko WHO, nie? No, załóżmy, że to jesteś ty, ja, inne osoby, plus jacyś prezydenci, posłowie, to jakby ten front wyglądał, nie? Czy on faktycznie miałby jakieś większe rażenie? Miałby wrażenie, ja na przykład, gdybyśmy mieli możliwość decydowania na szczeblu europejskim, czego nie mamy, miałby możliwość, gdybyśmy mieli, miałby opcję, gdybyśmy mieli możliwość decydowania na szczeblu naszym narodowym, czyli polskim. Ja uważam, że w takich małych mieścinach, w takich, wiesz, samorządowych miejscówkach, Mateo, to jest trochę tak, jak ty widziałeś i ja widziałam, co się działo w 2020 roku, tak? W teorii jest prawo, ale przechodzi rozporządzenie i ludzie dostają małpiego rozumu, tak? I wywalają cię ze sklepu, bo wchodzisz bez maseczki. No ale powiedzmy, załóżmy, że masz, nie wiem, 10 kanałów, które ogląda pół kraju i na przykład wszyscy mają tam taki wiesz, klimat, że pierdolą te obostrzenia, nie? No to też byłaby trochę inna sytuacja. To by politycy już moim zdaniem musieli się z tym liczyć, jakby tak, wiesz, połowa społeczeństwa była, wiesz, poza ich bańką totalnie. No tak, ale widzisz, potem mamy media głównego ścieku, w których mamy Żukowskie tego świata, czy Jachiry tego świata, które wychodzą i mówią takie dyrdy mały, że to może mózg się gotuje, im się gotuje, a nam się gotuje słuchając, jak im się gotuje, tak? I problem jest cały czas tej samej natury. Dopóki my nie przetrzemy się do mediów głównego nurtu, dlatego jak powiedziałeś, że szukasz jakiegoś planu, co tu zrobić, a Sutryk i Wrocław i tak dalej, to ja jestem jak najbardziej na tak, że z jednej strony, wiesz, akcje nagłośnienia pewnych rzeczy, czy zrobienia jakiejś prima aprilisowej akcji są fajne, ciekawe, ale też muszą pomocne w tym, żeby przyjmować, żeby rzeczywiście dotrzeć do tego zdurniałego mainstreamu, jak ja to nazywam, tak? Bo to jest zdurniały mainstream na dzień dzisiejszy. Ja uważam, że na przykład do bardzo nikła szansa. Ja bardziej prawdopodobne jest, że te bańki internetowe, może TikTok, wiesz, może coś taki, wiesz, będzie, że to się przechyli, nie? Urosną na tyle, żeby być przeciwwagą, bo ja nie widzę, na przykład ja robiłem akcję, żadna gazeta ci nie napisze, ty zrobisz, jaki by to nie był, wiesz, fajny dowcip, ale nikt o tym nie napisze, nie? Nie ma opcji. Ja w coś takiego nie wierzę. Nie, no my wiemy, myśmy robili na powagę, tak? Takie, wiesz, pokroju protesty w Brukseli na 250 tysięcy osób i nikt o tym nie pisze. No właśnie, tak? Nie? Więc jeśli jesteś człowiekiem poważnym i robisz to na poważnie, to i nie masz dostępu do mediów, to ludzie mają na to wywalone, ponieważ ta informacja tak naprawdę do mainstreamu nie dociera. Więc teraz pytanie, czy robiąc rzeczy z jajem, czy robiąc rzeczy ze śmiechem, czy podchodząc do tego właśnie tak, żeby pokazywać ogłupienie tego wszystkiego, co jest wokoło, jesteś w stanie coś zrobić, czy też jesteś w stanie wykorzystać media, które dzisiaj istnieją. Dlatego TikTok jest dosyć ciekawy, bo my możemy patrzeć na Stany, które są mega ogłupiałe i dzisiaj widzimy, że on rzeczywiście dociera do miejsc, gdzie oni są przerażeni, stąd ten nacisk, żeby wymusić na właścicielu TikToka, żeby go sprzedał, tak? Mhm. Bo jeśli oni nie mają tego wielkiego biznesu, a tutaj mówimy o około 150 milionach Amerykańców, którzy TikToka używają. Amerykanie mają chyba 320, i tu mnie ktoś może poprawić, bo kompletnej, całkowitej liczby nie jestem w stanie podać, ale około 320 chyba 4 czy iluś milionów Amerykańców, z czego ponad 150 milionów używa, jest nie tylko użytkownikami TikToka, ale też zarabia na TikToku, tak? Czyli prowadzi jakieś biznesy, czy to są kreatorzy, czy sprzedają jakieś produkty, cudawianki, niespodzianki. Więc jest media, to jest takie
To są takie media, które docierają do każdego. Człowiek to otwiera i skroluje, leci do góry, a tutaj coś znajdzie i tak dalej. I rzeczywiście ten biznes się kręci. Tutaj pod podszewką biznesu, ale też nie tylko, można dotrzeć z wieloma informacjami do ludzi. To jest przerażające dla Amerykańców, którzy próbują na to założyć gdzieś tam swoje obostrzenia, ale też mówią, że będą tego zakazywać. Czy ten zakaz w Ameryce, żeby TikToka zbanować, przejdzie? Nie są. O, ktoś tu powiedział, Janusz, 333 miliony Amerykańców. No dokładnie, dzięki Janusz. A mówię, połowa jest na TikToku i rzeczywiście działa, sprzedaje, czy też prowadzi jakiś interes. Więc czy im się uda te wymóc gdzieś tam na nich, żeby oni tego TikToka sprzedali? Nie ma takiej opcji. Absolutnie nie ma takiej opcji. Co oznacza, że jest to pewien rodzaj mediów, który jest, nie mogą na nim położyć łapy. Więc może tym torem powinniśmy też iść i powinniśmy wykorzystywać takie media jak TikTok, żeby próbować docierać do jak największej liczby ludzi. Byłoby ciekawe zobaczyć, jak wielu użytkowników w Polsce my mamy, tak? Jeśli chodzi na miliony, nie wiem, gdzie te statystyki można znaleźć. Ja zauważyłem, że rolnikom nieźle ten TikTok poszedł ostatnio. Nie wiem w ogóle, czy ten protest rolników nie był jakoś tam wspierany systemowo, bo naprawdę zrobiło się... przyciągnij element... O kurde, jakaś weryfikacja mi się włączyła na TikToku, czy to ja nagrywam, czy dziwne. Ale rolnicy robili robotę i teraz oni mają chyba od czwartego po biurach chodzić, nie? Posłów. Czy to jaka draka będzie? Ja tam chcę iść z kamerą. Słyszałam. No. Ale będziesz we Wrocławiu wtedy? Nie, chyba już nie. Czekaj, poniedziałek to jest pierwszy, wtorek drugi. Kurczę, no to akurat czwartego się przemieszczam, no ale mam nadzieję, że to nie będzie jeden dzień. A takie akcje w biurach rolników, tych posłów, czy pod ich domami, to zawsze najlepiej moim zdaniem w internecie wychodziły. Ja, tylko raczej podejrzewam, że ich tam nie będzie, nie? Że po prostu uleją sprawę i rolnicy ich tam nie znajdą raczej. Słuchaj, jeśli nic innego już nie działa i robienie protestów nie działa, to rzeczywiście pójście pod biura tych wszystkich posłów i tych wszystkich przy korycie to pewnie najlepsze wyjście. Trzeba próbować czegoś innego. Pozdrawiam, tak, ja się muszę niestety pożegnać na TikToku, zostanę, muszę się pożegnać na YouTubie i Facebooku. Zapraszam na TikToka, bo mi się laptop rozładowuje, z którego streamuję, a siedzę na dworze. Więc... streamujesz, jedziesz na te wszystkie inne konta, to dobrze, ja nawet nie wiedziałam, wiesz, ja zupełnie przypadkiem weszłam, bo miałam nie wchodzić, dzisiaj się odśmingusować, dingusować, a tak weszłam i cię zobaczyłam. My też, Kusiu, powiem ci, że ja mam coś takiego jako człowiek, że ja zawsze byłem taki hyperpobudliwy, że ja potrzebuję ciągle jakichś bodźców, dlatego jak wiesz, jakieś spotkania, rodzinę, czy coś, dla mnie to jest takie, wiesz, płaskie, taki jeden wymiar. Ja zawsze, wiesz, miałem jakąś taką potrzebę, coś oglądać, szukać, wiesz, nagrywać od iluś tam lat i to powoduje, że ja mam taki normalny, wiesz, tryb funkcjonowania, że jestem pobudzony, chce mi się myśleć, chce mi się starać, a jak tego nie robię, to po prostu, wiesz, nie wiem, czy to już jakaś choroba jest, ale może to jest nasza jakaś ewolucyjna potrzeba, żeby być ciągle w jakiejś takiej hiperłączności, więc... Może, a może jesteśmy po prostu nadpobudliwi. No może. Wiesz, zawsze to coś, nie? Jolce, dziękuję, pozdrawiam. Kto dostał pracę w TVP? Nie wiem, nie ja, ale słyszałam, ale ponieważ dzisiaj jest próba release i... Ej, nie zdradzaj mnie, nie zdradzaj mnie, ja mam taki tytuł live'a. Ale ja mogę powiedzieć, kto ja myślę, że dostał? No. Pereira. Nie znam. Żartuję. Ale... Nie. Chciałem, wcześniej zacząłem mówić, bo się dowiedziałem, że Pośpieszalski dostał kasę z tego Funduszu Sprawiedliwości, dwie bańki na swój program. I tu się spełnia moja przepowiednia, że on, wiesz, został spuszczony z systemu na jakiś czas, nie, żeby przygarnąć trochę wiary i już mu spuścili szalupę w postaci, wiesz, tam dwóch baniek czy iluś. Tak słyszałem. Nie wiem, ja z Pośpieszalskim miałam do czynienia chyba już dawno temu, nawet była taka propozycja, żebyśmy razem jakiś program